Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przyszedłem do was z vlogiem, takim dłuższym vlogiem, bo jest on z kilku dni. Ja nagrywam tego vloga już trzeci tydzień, ale to nie jest tak, że go nagrywam codziennie. Po prostu raz na jakiś czas, jak sobie przypomnę i w ogóle to sobie go nagram, coś tam nagram do tego vloga. I ten wstęp też nagrywam do tego, że materiał mi się usunął. No słabo, ale to dowiecie się dopiero w dalszej części filmu. No więc jeszcze na samym wstępie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na dole, oczywiście dzwoneczkiem, żeby wam przypomina o nowych filmach, które są tutaj częściej. Mam nadzieję, że to częściej, ale też się dowiecie w dalszej części filmu. Hi guys, dobra. Więc przyszła mi paczka. Bo nie wiem, chyba wam mówiłam, nie. Ale miała dzisiaj przyjść paczka z house'a i jeszcze przyszła z Disneya, więc wam pokażę oczywiście. Chcesz się pokazać? Jak będę to przeglądała w tym? Pasek z house'a. House'a. Taki o. On kosztował 16 zł prawie. Jest to rozmiar M. Tego przyszły takie spodnie z Disneya. Takie, o, one są wielkie, one są ogromne jakby. Takie, no nie wiem, że nie widzicie tego, jakie one są ogromne, ale są bardzo duże. Jest to rozmiar 38. One kosztowały przed wyprzedażą, kosztowały 69,99, a ja je kupiłam za 49,99. Przymierzyłam spodnie. Znaczy, no, już się przed tym przymierzałam, ale jeszcze je teraz ubrałam i wam, żeby wam pokazać. Jakby one są ogromne, jak widzicie, nie mam teraz paska i zaraz są duże. Nie. Tak one wyglądają, trochę wam podgrzeszałem brzuch, serio mam teraz brzuch hit normalnie. No, one są ogólnie mega długie. Ale są one mega długie, mam je, nie wiem, dosięgają do ziemi, prawie że? Nie, są idealne, no. Czyli jakbym, czyli jakbym założyła buty, to by był git. Jo, kochani, jest mój głos, że widzicie, ja odkryłam. Znalazłam buty. O, Jezus, oh my gosh. Znalazłam buty kamerzysty. Ja kiedyś osłuchałam, lubiłam go słuchać, jakby nie wiem, które to było klasie, nie mam pojęcia. Ja tą butę chyba tylko dwa razy słuchałam, nie? Hit aktualnie słuchałam tej buty, większość, w sumie tak, jest to buta kamerzysty. Sobra, nie Sobera. No w sumie to jest jedyna buta, której tak całkowicie jakby całą słucham i lubię jej słuchać. To wam chciałam powiedzieć, że zrobić taki mini haul dla was, bo czemu nie? Tak. Mam taką koszulkę. Tak. Taką, o. No, dziwnie ona wygląda, w sumie jak na nie patrzę, to też dziwnie wygląda. No, jakby ja nie wiem. Wydaje mi się, że ta ramyczka bardzo duża. On jest oczywiście z Disneya. Jest to rozmiar XXS. Wow, okej. Okay. Ona kosztowała chyba 9,99. No. Taką. To jest taki, no, ładny fioletowy. Też widzę, że trochę przytuję. I to jest rozmiar XL. Is it what it is? Nie wiem, jakby... Czy to śwituje? Śwituje, ale... Nie wiem, trochę mi się wydaje, że to jest inny materiał, znaczy inny kolor. Bo w telefonie jakoś inaczej to wygląda, ale... To jest niby... Tylko ona wygląda u mnie w całości. Tak. I don't know, jakby serio, nie wiem. Ja mam jeszcze pokazać, to jest taki jakby materiał. Nie wiem, czy wy to widzicie. Taki jakby kumacik prążkowany. Prześwituje okropnie. Znaczy pewnie dlatego, że mam akurat czarny, znajdę sobie i
Więc bardziej jej obcisła jakby. Nie wiem, macie, o co chodzi. Ja mam taką sądzę, że wczoraj w ogóle obejrzałam cały jeden sezon i jeszcze nigdy w ogóle. Pamiętam, jak oglądałam to z moją siostrą, projektem też oglądałam to z moją siostrą, z Olą oczywiście. I jakby, dlaczego? Jakby to ma tylko 10 odcinków, obejrzeliśmy w jeden dzień. Te odcinki mają jakoś po pół godziny, więc oglądałyśmy to jakieś 5 godzin, więc... Tak, czy tylko ja myślałam, że w moje wakacje bym oglądał, także będę lubiła mnóstwo rzeczy codziennie, będę naprawdę, będę bardzo produktywna. A wychodzi, że nie jestem produktywna. W większości po prostu się oglądam albo YouTube, albo Netflixa. Oh my god. Hej, kochani. Witam was. Kilka dni później. Wiecie co? Teraz mi się usunął. No sama go pewnie usunęłam. Jakoś przy przypadek czy coś. Nie usuwałam pliki, bo musiałam coś zapisać. Jakiś film czy coś. Grałam. To jest film. Znaczy film? Co? Nie. Grałam te pożegnanie i przywitanie. Do tego vloga nagrałam. Właśnie chciałam jakby, bo usunęły mi się właśnie te pliki. I z czego się bardzo nie cieszę. W ogóle nie mogę za dużo teraz dzisiaj nagrywać. Chyba, że zapiszę, chyba, że zmontuję do końca tego, ten film, który dopiero wleci. I po prostu zapiszę sobie go, a tamte pliki usunę. Tego mam jakieś 2 godziny ponad, więc właśnie, nie wiem, jak się znacie na tym, czy coś, to możecie mi napisać w komentarzu, czy coś, bo jakby wiecie, kumacie, o co chodzi, nie? Mamy FPS-y. Wiecie, co to jest? Mam nadzieję. I właśnie, nie wiem, ile mam zapisywać filmy, czy tam chyba jest o 20, albo 25 tam jest, w 30, w 60, 50, no nie wiem, tutaj mam gdzieś wkleję zrzut ekranu czy coś, bo ja teraz montuję w innej aplikacji i jakby nie mam pojęcia, jakby czy to jest jakaś różnica, wiecie, im mniej jest FPS-ów, tym mniej ten plik waży, wiecie, zajmuje miejsca, a im więcej, no to wiadomo, więcej. No ja nie wiem, bo właśnie chciałam sobie zapisać film, wiecie, żeby usunąć ten film, wiecie, jak macie, o co chodzi, do tego, ten, co dopiero wleci, dam za tydzień chyba, żeby po prostu sobie usunąć te pliki, bo filmy i w ogóle mam wszystko na karcie, bo po prostu to zajmowało za dużo miejsca na moim. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu pułapkę na tyle z okazji takiej, że mam tutaj płytę Sobra, którą bardzo uwielbiam, jest to płyta jedyna, znaczy w sumie też Ojo słucham, ale nie mam ich płyty, wydali płytę, chyba wydali album, nie? Znaczy album to też chyba płyta. Czekajcie, ja za chwilę wrócę, przyjdę, whatever, I don't remember. Hejka! Oh my god. Pamiętacie to? Nie wiem, mam nadzieję, że pamiętacie, mam nadzieję, że oglądaliście moje filmy daily. W ogóle Sin Daily to jest hit normalnie, bo mi raz to, że nie chciał jeden film. I to wiecie, to nie zależało ode mnie, bo ja ten film zmontowałam. Oczywiście, że go zmontowałam. Ja też się nie wyrobiłam. Okay. Guys, ja chcę powiedzieć, że ja rozwijam się. Nie. Ściągnęłam sobie, pierwsze ściągnęłam sobie nową muzykę. Znaczy, bo ja mam taką playlistę z muzyką na YouTube. Po prostu wiecie, jakbym musiała dawać tytuły, linki w sumie wszystkich muszę dawać, więc no. Do opisu muszę dawać linki, tytuły i w ogóle tego wszystkiego, więc po prostu sobie mam taką playlistę i w końcu ściągnęłam te wszystkie piosenki, które tam miałam w tej playliście i ściągnęłam sobie nowe czcionki. Hi guys, no. Hejka kochani, sorki, że przyświetlam. Nie, ja byłam po prostu na kontroli. Potem musiałam nosić okulary, bo mam wadę minus 1 na to oko, bo jak wiecie, nie, to widzę na jedno oko, a na drugie nie widzę. No, no i w ogóle nie. Pani mi założyła takie, wiecie, musiałam czytać z tego. No wiecie, jak to wygląda, jeżeli byliście kiedykolwiek na badaniu wzroku. I jakby nie, pani mi tam założyła takie. I pani później tam położyła też szkiełko, chyba to, tak minus 1, no. I serio, pierwszy raz od nie wiem ile, jakiego czasu widziałam
jakby z daleka widziałam małe literki, to był hit, normalnie miałam taki okej, okay, wow. I później też po nim dała kropkę i będę musiała nosić okulary. Więc oczywiście vloga z tego będziecie mieli, albo film, no nie wiem, wydaje mi się, że nagle vloga, bo jednak to jest coś takiego innego, nowego w moim życiu, bo ja już kiedyś miałam okulary, ale to były jakieś różowe, nie wiem jaka to była, chyba druga klasa, tak, ale i tak one w niczym mi nie pomogły. Ja wtedy miałam jakoś nawet chyba nie 0,5, minus 0,5 wadę. No i możecie napisać też komentarz, jak się czujecie. Ja się czuję dość dobrze, tylko teraz, serio, teraz tak czuję, że trochę mnie oko boli. I trochę tutaj taki, nie wiem. Hej kochani, ogólnie to ja to montuję aktualnie w tym momencie. Poszłam wtedy do sklepu. Nie wiem, nie powiedziałam tego. I wiedziałam, że sobie coś ponagrywam, bo czemu nie? Więc ponagrywałam. Nie wiem jeszcze, jak to wyszło. What do you think, guys? Actually, I don't know. It's nothing. Good. I can't do this. Wróciłam na godzinę. Za 5 minut 16. To by było wszystko w tym filmie. Ja mam nadzieję, że w filmie, w tym vlogu. Dokładnie. Ja mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał. Jest to najdłuższy vlog, którego nagrywałam, bo nie nagrywałam tak z kilku dni. I tym bardziej, że ja to nagrywałam 3 tygodnie prawie. Nie, 3 tygodnie w sumie, bo przynajmniej też usunęliśmy materiał. Więc w sumie są to 3 tygodnie. Mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał. A jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby wam przypominał o nowych filmach. Możecie wpaść na mojego Instagrama, który tutaj wam się wyświetla. Jestem tam najbardziej aktywna z moich social media. Bye bye!